Cześć, witam Was na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj witam Was ze słonecznej Hiszpanii. Będziemy sobie za chwilę płynęli statkiem, takiej wycieczce. Jesteśmy w miejscowości Hierar de Marc i będziemy sobie płynęli stateczkiem, poznawali tutaj dzikie wybrzeże Costa Brava, bo Costa Brava to właśnie dzikie wybrzeże. Stateczek jeszcze nie przepłynął, będzie nas zabierał prosto z plaży i tutaj właśnie będziemy sobie zwiedzali te formacje skalne i inne rzeczy. Ale dzisiaj także wytłumaczę Wam, na czym polega i co to w ogóle jest efekt vertigo. Vertigo, efekt zwany też dolly zoomem, pokażę Wam i powiem, a przy okazji też popatrzymy sobie na te piękne formacje skalne, jakie tutaj będziemy mieli. Ok, słuchajcie, czekam na statek i za chwilę wszystko się wyjaśni. Płyniemy statkiem. Teraz zatrzymaliśmy się na chwilę w takich skałach, żeby ludzie mogli sobie zejść pod pokład i zobaczyć, co jest tam pod wodą. Dzięki temu trochę nie wieje i mogę z Wami porozmawiać. Efekt vertigo. Skąd się wzięła ta nazwa? Ano, wzięła się z filmu Vertigo Hitchcocka, gdzie po raz pierwszy został wykorzystany taki efekt. Podobno było to dlatego, że Hitchcock kiedyś, wracając po pijaku, miał taką wizję, że wszystko mu się oddalało i chciał taki efekt uzyskać w filmie. Długo nad tym pracowali, wreszcie mu się udało. Takie same, te sceny były wykorzystane wielokrotnie, takie właśnie efekty wielokrotnie w różnych filmach. W jednym z takich bardzo znanych filmów to były Szczęki Stevena Spielberga oraz Wściekły byk Martina Scorsese. Jak zrobić taki efekt? No cóż, potrzebujecie na pewno aparat i obiektyw z zoomem. I to właściwie wszystko, co będziecie potrzebowali. Teoretycznie jest dosyć proste, ale praktycznie już nie tak bardzo. Jak to zrobić? Już mówię. No i zeszliśmy już ze statku. Gorąco, strasznie. Bardzo fajna wyprawa. Pognaliśmy te skałki. Ale słuchajcie, przejdźmy do sedna sprawy, czyli jak zrobić efekt vertigo. Ano także maksymalnie przybliżamy zoom i później, oddalając ten zoom, przybliżamy się z kamerą. Lub odwrotnie, maksymalnie oddalamy zoom i oddalając się od obiektu z kamerą na nogach, przybliżamy zoom na maksa. Cała technika polega na tym, żeby zgrać prędkość tego zoomu z prędkością naszego oddalania się lub przybliżania, żeby ta postać na pierwszym planie wyglądała, jakby stała w miejscu, a tylko tło miałoby się oddalać lub przybliżać. Troszeczkę żeśmy sobie usiedli, żeby odpocząć i zjeść coś. Słuchajcie, jak osiągnąć efekt vertigo, jak sobie pomóc? A więc możemy skorzystać ze sliderów. Nie każdy posiada slider, więc możemy skorzystać ze stołu płaskiego. Kładziemy wtedy jakieś ubranie, kawałek jakiejś szmatki na tym aparat i wtedy możemy łatwo przesuwać w przód i w tył aparat. Ale jeśli nie mamy do dyspozycji stołu, bo na przykład robimy w plenerze tak jak ja, no to wtedy skorzystajcie na pewno ze stabilizacji obrazu. Jeżeli macie w obiektywie i w matrycy, w aparacie, to jeszcze lepiej. Jeżeli tylko w obiektywie, to ok. Natomiast jeżeli nie macie, to skorzystajcie z krótszych zoomów, jeżeli macie taką możliwość, czyli np. 16-50 zoom będzie bardzo dobry, bo dłuższe zoomy już spowodują, że przy tym maksymalnym zoomie może mamy jednak ta ręka się lekko trząść i ten obraz będzie chwiejny. Albo możecie skorzystać z gimbala. Na razie chwilę się pospacerujemy po mieście, może pójdziemy jeszcze na plażę. Więc widzimy się za chwilę.
jesteśmy teraz w winnicy, degustujemy sobie wina. Degustujemy sobie wina, jest tego sporo. I muszę wam powiedzieć, że jak wypiję jeszcze ze trzy takie kubeczki, to będę powoli mówił do was sepleniąc. A ty, moja żonko? Zdrów. Zdrowie. Zdrów. Popatrzmy, co się dzieje. Jesteśmy już po konsumpcji. Jak się czujesz? Bo ja lekko zakręcony. Wypiłem chyba z dobre dwa albo trzy takie duże lampki wina i to różnego. Więc i jeszcze do tego likier, więc może być jutro lekki ból głowy. Nie uważasz? Schowałam się do plecaka. Ale trudno. Fajnie było, miło, sympatycznie, a teraz wracamy już do domu i idziemy? Na plażę. Na plażę. Bo na plaży fajnie jest.